Znajdujemy się w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kole. Celem naszej dzisiejszej wizyty jest podsumowanie działalności pana prezesa zarządu, pana Roberta Czajdy. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Może tak dla przypomnienia, od kiedy zajmuje pan stanowisko prezesa zarządu spółki? Akurat tak świetnie się zdarzyło, że przy dzisiejszym nagraniu obchodzimy czwartą rocznicę objęcia przeze mnie stanowiska prezesa zarządu w Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, czyli zostałem zatrudniony 17 stycznia 2019 roku. Dzisiejszy dzień to doskonały oczywiście moment na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowych osiągnięć. Tak. Co od momentu objęcia przez pana funkcji zmieniło się w firmie? Znaczy tak, pracy na pewno było bardzo dużo, nie oszukujmy się, jest to bardzo duża spółka, jest to największa spółka w Kole, bo tak jak na przykład mówię, zakład MZUK ma jedną działalność podstawową, czyli odbiór nieczystości z terenu miasta, tak, my mamy trzy działalności, przede wszystkim produkcja wody, mamy oczyszczalnię ścieków, która odbiera wszystkie ścieki z terenu miasta. Jak od 2017 roku, od chwili przekazywania przez miasto kanalizacji deszczowej, obsługa całej kanalizacji deszczowej. A co za tym idzie, ponoszenie kosztów i przygotowanie wszelkich kalkulacji. Więc tak jak widzimy, pracy jest bardzo dużo. Na wielu z tych dziedzinach były bardzo duże zaniedbania, no bo nie oszukujmy się, od ponad 40 lat firma jest w tym miejscu, co była po przekazaniu całego majątku przez Konin do miasta Koła. Później została przekształcona w spółkę i od tego momentu zaczęła się jak gdyby działalność na własną potrzebę. Znaczy nie potrzebę, tylko na własny rachunek. Wtedy też zaczęliśmy robić pewne inwestycje. Zaczęliśmy się rozwijać, ale wiadomo, że zawsze jak gdyby tym hamulcowym są ceny wody i ścieków. Dlatego też wiele rzeczy nie można było zrobić. Nie było wtedy jeszcze środków unijnych. Po pewnym czasie one zaczęły wchodzić do miasta, ale nie były wykorzystywane. Reasumując, jak obecnie wyglądają i funkcjonują polskie wodociągi, co udało się w tym właśnie okresie przeprowadzić czy rozwiązać? Tutaj powiem panu w ten sposób, że przede wszystkim co najważniejsze to było dla naszej spółki, to było zażegnanie sporów sądowych, bo mieliśmy duży spór sądowy z wykonawcą ujęcia wody. Udało mi się zażegnać to w pierwszych kilku miesiącach, podjęliśmy taką decyzję o dojściu do porozumienia, wykonawca dołożył odpowiednie urządzenia, odpowiednie filtry, które spowodowały, że spełniliśmy efekt ekologiczny. Częściowy efekt ekologiczny działalności tej całej instalacji, a co za tym idzie, nie ponieśliśmy żadnych dodatkowych kosztów jako spółka, tylko musieliśmy uregulować tą różnicę, która nie została wcześniej zapłacona. Dzięki temu mamy w tej chwili bardzo wydajną, dobrej jakości, mówię, ujęcie wody. Spełniamy wszelkie normy, nawet w tej chwili tak się dobrze wpracowały te złoża, że mamy wszystkie normy poniżej 50% wymaganych norm. Więc znaczy, że naprawdę woda jakościowa jest bardzo dobra. Fakt, że mieszkańcy narzekają na jej twardość, bo to wszyscy stwierdzamy, że woda jest twarda, ale to są takie ujęcia wody. My mamy wodę kredową, niestety nie mamy wody miękkiej, nie możemy mieć wody miękkiej, ale z drugiej strony też musimy brać pod uwagę, że twardość wody to nie jest nic złego. Spójrzmy na butelki wody mineralnej, którą kupujemy codziennie za grube pieniądze. Tam mamy prawie te same składniki mineralne, które mamy w naszej wodzie, czyli spokojnie naszą wodę kranówką można pić i zaoszczędzić na tym. Bierzmy pod uwagę, że metr sześcienny naszej wody to jest koło, czyli 1000 litrów koło 5 zł, a my potrafimy 3,50 do 4 zł zapłacić za 1,5 litrową butelkę. Więc naprawdę warto. Ta woda z kranu, krótko powiedziawszy, nie jest wcale gorsza od tej butelki. Oczywiście tak. My nawet u siebie w zakładzie mamy zamontowane dystrybutory, które bezpośrednio wodę kranową schładzają nam i my taką wodę pijemy u siebie tutaj. Druga, tutaj pan wspominał właśnie, bo to była jedna z tych spraw, czyli ujęcie wody. Drugą sprawą to było przerwana rozbudowa oczyszczalni ścieków. Wiadomo, że był to spór z wykonawcą. Akurat tutaj mówię, poprzedni zarząd podjął dobrą decyzję, że przerwał ten kontrakt i to było 2 tygodnie przed zakończeniem tego kontraktu, bo wiadomo, że wykonawca nie,
nie da rady wybudować tego, więc zerwał ten kontrakt. Ja musiałem utrzymać te środki, bo to były środki unijne. Mieliśmy ponad 26 milionów przeznaczonych na tą inwestycję. Przy przerwaniu kontraktów one mogły przepaść, udało nam się zatrzymać te środki, a co najważniejsze, udało mi się nawet zwiększyć te środki. Dostaliśmy prawie 30 milionów dzięki temu, że wrzuciliśmy jeszcze dodatkowe jak gdyby rozdziały przy tej rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. I to były dwa takie najważniejsze aspekty, od których zależało dalsze jak gdyby funkcjonowanie spółki. Zażegnaliśmy, rozpoczęliśmy nową inwestycję i to zgodnie z wolą mieszkańców, zgodnie z wolą Rady, bo to pamiętajmy, że to Rada pierwsza zadecydowała o rozbudowie oczyszczalni ścieków, ona podjęła te pierwsze decyzje. Rozbudowujemy to i jak Pan widzi, wszystko rośnie nam do przodu. Tak, na przypomnienia, jeżeli chodzi o ten spór, to może nam Pan tutaj coś więcej powie, dlaczego właśnie ten kontrakt został zerwany? A czy powiem tak, była sytuacja tego typu, że wykonawca nie był w stanie w tak krótkim czasie zakończyć rozbudowy oczyszczalni ścieków, gdyż nawet jeszcze nie wbił pierwszej łopaty. Spór był o wykonanie projektu, gdyż wykonawca twierdził, że projekt według dokumentu PFU, czy programu funkcjonalno-użytkowego, który my ogłosiliśmy, nie jest w stanie zabezpieczyć i technologicznie wykonać, a my uważaliśmy, że jest to konieczne, żeby to było tak, jak było w PFU, ktoś przystąpił do przetargu, więc zdawał sobie z tego sprawę, że musi podjąć takie, a nie inne działania. Musi się dostosować do pewnych reguł, więc jeżeli zamawiamy Mercedesa, to nie chcemy później, żeby ktoś nam dał za przeproszeniem dużego Fiata, tylko chcemy mieć nadal Mercedesa. A tu były takie próby ze strony wykonawcy, dlatego też po prostu nie było dojścia do porozumienia. Są na pewno, cały czas są sprawy sądowe między naszymi dwoma podmiotami, gdyż po prostu my wymagamy odszkodowania, oni wymagają od nas też różnego rodzaju odszkodowań, no ale to są, mówię, sprawy sądowe, o których nie będę już mówił, no bo to już dotyczy tych spraw. Proszę opowiedzieć, jakie jeszcze działania zostały przeprowadzone w celu polepszenia funkcjonowania spółki? No tak jak wspominałem, mówię, udało nam się przede wszystkim zażegnać tych wszystkich sporów i z tego wyszliśmy, ale musieliśmy przywrócić normalne funkcjonowanie, żeby ten organizm był zdrowy. Przede wszystkim, na co zwracałem uwagę, to chciałem zoptymalizować koszty, bo niestety widziałem, że jeżeli chodzi o koszty, wyglądało tutaj tu różnie. Ograniczono zatrudnienie, wykorzystywano zewnętrzne podmioty do prac, które powinna robić spółka. Ja miałem troszeczkę inną, jak gdyby inny sposób działania, inaczej to sobie widziałem i przede wszystkim udało mi się przywrócić zatrudnienie na poziomie około 60 osób. To było zgodne z tymi wszystkimi audytami, które były wykonane w spółce po przyjęciu przeze mnie. Państwowa Inspekcja Pracy również nam zarzucała, że nie mieliśmy obsad dwuosobowych. W tej chwili jest to zapewnione, cała czterobrygadówka, czyli na ujęciu na oczyszczalni ścieków są obsady dwuosobowe na każdej zmianie. Tu chodzi przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa, żeby nie daj Boże, by ktoś zasłabł, no to zawsze druga osoba może mu pomóc, lub nawet przy jakichkolwiek pracach wykonywanych na ujęciu czy też na oczyszczalni powinno być obsada dwuosobowa, a tego nie było. Poza tym stwierdziłem, że podstawą to jest to, żebyśmy zaczęli wszystkie inwestycje wykonywać sami. Te oczywiście, co są możliwe, bo są skomplikowane, których nie jesteśmy w stanie zrobić sami, tak jak na przykład rękawy właśnie specjalistyczne do wypełnienia rur od środka, ale wszystkie pozostałe roboty możemy wykonywać swoją wykwalifikowaną kadrą, a mamy taką. Więc stwierdziliśmy, że będę chciał jak gdyby po pierwsze stworzyć ekipę inwestycyjną, która będzie zajmowała się stricte robieniem tych naszych inwestycji, a drugie wyjść do mieszkańców naszych i stworzyć ekipę, która będzie robiła usługi dla miasta. Wracając do tego, co już Pan powiedział, reasumując w zasadzie to, ile jest osób zatrudnionych w zakładzie? W tej chwili są to 62 osoby. Jak przychodziłem, było to 50 osób, z czego były dwie osoby w sporze ze spółką zwolnione przez poprzedniego prezesa. Ponadto kilka osób, które uważałem, że powinny pracować, również straciły pracę. Udało mi się kilka z nich przywrócić. Kilka nowych młodych osób również przyszło. Stawiam przede wszystkim na młodych, których bym chciał, żeby oni również pracowali w tym zawodzie, żeby rozwijali, bo wiadomo, że kadry się starzeją, mają niesamowite doświadczenie, no ale ktoś musi się tego nauczyć i mamy nadzieję, że to będą osoby, które będą pracowały tutaj właśnie kilka naście, może kilkadziesiąt nawet lat. I to robimy w tej chwili. Mówię, mamy, tak jak mówiłem, ekipę inwestycyjną. Radzą sobie świetnie. My po raz pierwszy sami robiliśmy instalację kanalizacji ściekowej, co jest trudną realizacją. Ale mamy świetnych fachowców, kierownika oddziału eksploatacji, jego zastępcę. To są osoby wykwalifikowane, które wiedzą, jak nanosić rzędne, wiedzą, jak to odpowiednio robić, żeby było wszystko zgodnie ze sztuką budowlaną. I tak samo mówię moi pracownicy. Każdy z moich pracowników posiada wiele swoich umiejętności.
od koparki, na której pracuję, poprzez ładowarki, ciągniki, zagęszczacze, piły spalinowe, to wszystko oni potrafią obsługiwać i mają na to dokumentację, bo to też trzeba brać pod uwagę, że żeby pracować w taki, to każdy z nich musi mieć odpowiednie uprawnienia i oni te wszystkie uprawnienia mają. Ja się cieszę, bo również są tematy, które, a to prosi nas gmina miejska, żebyśmy wykonali dla nich, a to mieszkańcy. Wprowadziliśmy właśnie też ten projekt od projektu do efektu, żeby mieszkaniec mógł przyjść do nas, nie tak jak kiedyś dostawał tylko warunki zabudowy, ale również, żeby mógł liczyć na nas, że my mu przygotujemy projekt, my mu możemy wybudować daną instalację, czy to kanalizacji wodnej, czy wodociągowej, my mu możemy to odebrać, jak również zabezpieczyć i załatwić wszystkie odbiory techniczne. I to w tej chwili jest możliwe w naszej spółce i też Państwa zachęcam do tego, żebyście Państwo z tego korzystali, bo ktoś by powiedział, że jest to troszeczkę drożej niż u pozostałych konkurencji. Niekoniecznie. Możecie Państwo być miło zaskoczeni, gdyż w jednym miejscu załatwicie wszystkie formalności i nie przejmujecie się niczym. My robimy wszystko dla Was, Wy tylko przychodzicie i korzystacie z konkretnych już usług. Oczywiście od nas. Rozumiem, że mogą tutaj skorzystać osoby indywidualne, jak i firmy. Oczywiście, że tak, tak. Tak, żeby też właśnie działać właśnie jako własne inwestycje, musieliśmy też przywrócić warsztat, bo kiedyś był warsztat, od kilku lat on nie działał, przywróciliśmy, odpowiedni sprzęt zakupiliśmy, żeby też tych drobnych usług, czy spawania, czy cięcia nie dawać zewnętrznym podmiotom, bo wiadomo, że każdy zewnętrzny podmiot musi na tym zarobić, a skoro te pieniądze mogą zostać u nas, to lepiej niech to robi nasz pracownik, który jest wykwalifikowany, może robić to samo. W tej chwili wszystkie małe, drobne usługi my robimy sami u siebie. Nie korzystamy już z zewnętrznych podmiotów. Tak samo trzeba brać pod uwagę warunki pracy BHP w zakładzie. O to też musieliśmy zadbać, bo mieliśmy kilka kontroli w poprzednich latach, nie, akurat nie za mojego czasu, gdzie były uwagi na temat zagęszczenia w biurowcach. My to zmieniliśmy, w tej chwili wybudowany jest dodatkowy biurowiec, nie ma już tego przegęszczenia. Zrobiliśmy temową modernizację, zabezpieczyliśmy odpowiednie warunki BHP dla tych naszych pracowników. Wymieniliśmy szafki, bo też były z lat 60. jeszcze tutaj szafki, była nieodpowiedni podział na szatnię brudną czystą. W tej chwili jest to wszystko zabezpieczone, są odnowione ich pomieszczenia, w których oni przebierają się, w których jedzą posiłki. Nie było tego robione przez kilkadziesiąt lat. My to wszystko udało nam się zrobić w tak krótkim czasie, bo to jest jednak krótki czas, 4 lata, mnóstwo tych potrzeb, a jednak udawało nam się w tych pieniądzach, które mieliśmy, które zaoszczędziliśmy na innych usługach, udało nam się po prostu to wykonać. Trzeba też oczywiście dodać, że tego wszystkiego nie można by było robić bez nowego parku maszynowego. Zgadza się, zgadza się. Posiadacie, tak, tak jak przychodziłem do spółki, no niestety wiele sprzętów wcześniej zostało wysprzedane tego starego, nie było, może on nie nadawał się do remontu, może się nadawał, nie będę tego oceniał, ale stwierdziłem, że w obecnej sytuacji, jeżeli my chcemy robić te wszystkie prace, musimy doposażyć. W tej chwili mówię, są już u nas 3 koparki, w tym są, jedna jest duża koparka, ładowarka, druga jest średnia koparka i małą koparkę do tych trudniejszych miejsc z dostępem. Mamy maszynę przyciskową, bo w wielu przypadkach był problem z przedostaniem się, z zajęciem pasa drogowego, bo niektóre rury przechodzą przez drogi krajowe, wojewódzkie, więc aby uniknąć zajęcia tego pasu i utrudnienia życia mieszkańcom, musieliśmy zakupić taką maszynę. No, mamy już w tej chwili jedną. Ona jest tylko do średnicy 160. My będziemy chcieli również kupić jeszcze jedną maszynę, no ale to też będziemy musieli odłożyć na to pieniądze i w przyszłości móc robić również większej średnicy taką maszyną. Mamy, każdy, mówię, zostały zakupione nowe samochody brygadówki. Mamy dwie niezależne od siebie ekipy, dwóch brygadzistów, każdy ma swoją pracę, mają wyposażone każdy z tych samochodów. Nie mogą narzekać, że czegoś nie mają, co jest im niezbędne w pracy. Wiemy, że na pewno teraz się łatwiej pracuje pracownikom niż w latach 70. czy 80., ale my cieszymy się, że mogliśmy im to umożliwić, bo niestety jeszcze jest wiele zakładów, które niestety pracują w podobnych systemach, jak było w tamtych latach. My jednak poszliśmy w fachowość i szybką reakcję, czy to na awarię, czy to na wykonywanie nowych działań. Ważną sprawą, o której też jeszcze nie wspomniałem, to było zabezpieczenie mieszkańców w wodę. Bo jak wiemy, no, mamy problem, jeżeli chodzi, problem hydrologiczny w całej Polsce, jeżeli chodzi o ilość wody. Naszemu miastu to nie grozi. Nam brak wody nigdy nie będzie groził. Mieszkańcy nie muszą się martwić. My całą wodę, którą pozyskujemy, nie pozyskujemy z wód powierzchniowych, tylko z wód ze studni głębinowych. Mamy w tej chwili podłączone 4 studnie głębinowe, a
Na obecnym etapie mamy dwie kolejne, które już w tej chwili uzbrajamy. Do końca tego roku powinny być również uzbrojone, więc będziemy zabezpieczeni w 6 niezależnych studni głębinowych, które nam dają wodę dla naszego miasta. Przepraszam, jaka jest wydajność? Wydajności są różne. To jest od 80 nawet do 140 metrów sześciennych na godzinę z każdej z tych studni. One są rotacyjnie wykorzystywane. Nie jest tak, że cały czas eksploatujemy jedną studnię, tylko cały czas ze wszystkich, żeby ta woda była cały czas odpowiedniej jakości. Więc mówię, o to się nie martwimy. Państwo nie musicie się martwić. Do tego też stworzyliśmy drugą niezależną nitkę na miasto. Był to niemały koszt, ale zabezpieczało to przy dużych awariach, a mieliśmy taką kilka ładnych lat temu, gdzie cała ulica Zawadzkiego i Sportowa pływała, bo pękła ta rura 400. Wtedy przez 2 dni nie było wody, no i potężne straty. Co się okazało, że po zamontowaniu tej nowej nitki, nie minęło 3 miesiące, mieliśmy ponowną awarię na tej samej rurze. Jest to rura stalowa, tylko że na innym odcinku. I dzięki temu, że mieliśmy drugie niezależne źródło poza kilkoma blokami na ulicy Zawadzkiego, całe miasto wodę miało. I nie straciliśmy aż tyle wody podczas pęknięcia, bo to od razu zamknęliśmy zasuwę. Na tym rurociągu poszło drugie, więc widzimy, że te działania, one się wydają niby niepotrzebne, ale w przypadku takiej choćby awarii zapewniamy ten komfort użytkowania wszystkim mieszkańcom. W Miejskim Zakładzie Wodociągu i Kanalizacji w Kole trwa obecnie największa inwestycja w naszym mieście. Jest to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków. Na jakim etapie jest obecnie rozbudowa oczyszczalni? Mhm. Znaczy, oczywiście, jak Pan wspomina, jest to jedna z największych, bo są w tej chwili dwie. Jedna to jest geotermia, druga jest u nas oczyszczalnia ścieków. Najważniejsze, tak wspominaliśmy, udało nam się utrzymać fundusze, zwiększyliśmy to, musieliśmy napisać nowe projekty. Działaliśmy w tak zwanym żółtym fidiku, czyli zaprojektuj i wybuduj. Wybraliśmy wykonawcę, który oprócz tego, że wybuduje samo oczyszczalnię, to musiał najpierw ją zaprojektować. Zgodnie z naszymi wytycznymi, które były w programie funkcjonalno-użytkowym, on musiał zdecydować. Samo projektowanie i zatwierdzanie tych projektów to trwało około 8 miesięcy. To sztab ludzi się spotykał, ustalaliśmy, czy takie rozwiązania nam pasują. Zostało to zatwierdzone i w 2021 roku w maju rozpoczęliśmy rozbudowę już. Wbiliśmy pierwszy szpader i od tamtej pory zaczynamy ostro budować. Tak jak wspominałem, większość już jest zrobiona, bo prawie 100% budowli powstało i jest wykonanych. W tej chwili zajmujemy się typowo automatyką, czyli całym AKP-ia, jak również wyposażeniem w odpowiednie urządzenia, bo musimy zdawać sobie z tego sprawę, że same budowle tam nic nie pomogą. W tej chwili potrzebna jest automatyka, która powoduje optymalizację choćby zużycia energii, która optymalizuje też pracę całej oczyszczalni, bo w tej chwili te nowe systemy to już są takie, że one same się uczą. Na podstawie przepływów przez miasto odpowiedniej ilości ścieków czy opadów, one biorą pod uwagę, z jaką mocą ma pracować oczyszczalnia, żeby nie zużywać zbyt dużo energii. To przede wszystkim na tym zależy. Od miesiąca lutego, może marca, zacznie się już kalibracja tego wszystkiego, czyli odpowiednie dopasowywanie, żeby osiągnąć efekt ekologiczny i ona będzie trwała kilka miesięcy, ale najpóźniej w czerwcu 2000 tego roku będziemy już mieli odbiór tej całej inwestycji. Jakie działania proekologiczne zostały w spółce wprowadzone? Jeżeli chodzi właśnie o działania proekologiczne, jak najbardziej mi zależało na to, żeby to wprowadzić do spółki z jednego podstawowego powodu. Działania proekologiczne powodują zminimalizowanie kosztów. Bo wiemy, że wiele energochłonnych rzeczy, czy pomp, czy to budynków, generuje nam duże koszty. Dlatego też chciałem w tym kierunku pójść jak najbardziej. Pierwsze takie najprostsze, które było, to było wprowadzenie faktur, ekofaktur, czyli faktur elektronicznych, które możemy wysłać do naszych mieszkańców za pośrednictwem internetu. No w tej chwili mamy prawie 1000 mieszkańców, którzy się przyłączyli do tej akcji, czyli 1/3 naszych klientów już na tą chwilę korzysta z e-faktur. Są to potężne oszczędności, jeżeli chodzi o koszty dystrybucji pocztowych, koszty wydruków i koszty papieru, bo to wiadomo, że to są to bardzo duże koszty, a to nam się na tą chwilę zmniejszyło. Oprócz tego, że żeby zminimalizować koszty dystrybucji, też zatrudniliśmy firmę kurierską, która zajmuje się roznoszeniem listów. Nie korzystamy z usług poczty, gdyż
koszty takich usług są dużo wyższe niż koszty kurierów. A jeszcze trzeba brać pod uwagę jedną rzecz, że dla naszej spółki koszty z poczty to były koszty 100%, bo tam nie było VAT-ów. W przypadku usług zewnętrznych mamy VAT, który możemy sobie odliczyć, więc te koszty są jeszcze niższe. Drugim z takich działań to było, tak jak wspominałem, termomodernizacja, czyli ocieplenie wszystkich budynków, odizolowanie fundamentów. To robiliśmy na prawie wszystkich budynkach. Wymiana całej okiennic, wymiana ogrzewania elektrycznego, odpowiednie ocieplenie rur z centralnego ogrzewania. I to okazało się, że to wszystko spowodowało, że ta termomodernizacja spowodowała spadek kosztów na ogrzewanie tych budynków ponad 40%. Idziemy to i sporo dalej idziemy. W tym roku będziemy wymieniać piec, bo mamy w tej chwili też piec gazowy bardzo duży, gdzie jest taki niepotrzebny. Będziemy potrzebowali dwa mniejsze piece, które będą mogły na przemian pracować w okresie letnim. Nie będziemy wykorzystywać aż tak dużej ilości, a biorąc pod uwagę ceny gazu, no to jest to jak najbardziej ważne dla nas. Kolejnym takim proekologicznym działaniem to było zamontowanie instalacji fotowoltaicznej. Na tą chwilę mamy tylko jedną tą małą 50 kW instalację, gdyż takie były wtedy możliwości związane z ustawą. Bez zmiany studium zagospodarowania przestrzennego nie mogliśmy robić większej instalacji, ale wiemy już, że od 1 lipca 2022 roku jest możliwość zamontowania większej instalacji do 500 kW. No i my się do tego przygotowujemy, bo oprócz pisma, które złożyliśmy w 2020 roku do miasta o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego, żeby móc zamontować dużą instalację ponad 1 mega. W tej chwili złożyliśmy już wnioski do Narodowego Funduszu i składamy do Wojewódzkiego Funduszu o środki na wybudowanie instalacji z pożyczki z częściowym umorzeniem. No, uda nam się dzięki temu zaoszczędzić bardzo dużo, bo ceny energii, to będziemy na pewno mówić później troszeczkę o tym, ale bardzo poszybowały w górę, a dzięki tym instalacjom spadają nam zużycie energii. No, my przyjrzeliśmy się chociaż ujęciu wody, na którym jest zainstalowana ta mała instalacja, to tam nam spadły rachunki o ponad 20%, ilość zużycia energii, bo rachunki niestety nie spadły, bo ceny idą w górę, ale ilość zużycia energii o ponad 20%. Jedną przyczyną właśnie jest fotowoltaika, drugą to jest wymiana też pomp na energooszczędne. Ważną sprawą proekologiczną no to jest też część projektu rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków, czyli przeróbka odpadu osadu w nawóz organiczny. Ograniczy to koszty wywożenia tego wszystkiego, ograniczy nam to koszty przeróbki, a dzięki temu, że będziemy przetwarzać ten nawóz, to ponad 95% odpadów będzie przetworzony w nawóz, nie będziemy wytwarzać odpadów. Cała gospodarka odpadowa nam odchodzi, a też dzięki temu po 5 latach po zakończeniu trwałości projektu unijnego, bo w okresie projektu unijnego my nie możemy na tym produkcie zarabiać, ale potem będziemy mogli zarabiać na tym pieniądze. W tej chwili odbiorca musi nam zapłacić 100% kosztów poniesionych na wytworzenie tego produktu, więc to też jest wielki plus, bo w tej chwili my płacimy firmom odbierającym, a czy pośrednictwem w wywożeniu tych produktów na pola. W tej chwili będzie to bardzo bezpieczny nawóz, który będzie mógł być wykorzystywany w rolnictwie, jak i w ogrodnictwie. Korzystając z okazji, chciałbym jeszcze zapytać, jak przebiega rozbudowa sieci kanalizacyjnych i wodnych. To też jest bardzo ważna dziedzina, bo mówię, oprócz tego, że mamy te duże inwestycje, jak rozbudowa oczyszczalni ścieków, na która pochłania bardzo duże środki, to też musimy pamiętać o naszych mieszkańcach i o ich potrzebach, i dlatego też rozbudowujemy sieci. Niestety sieci, choćby wodociągowe, które powstawały kilkadziesiąt lat temu u nas w mieście, nie przewidywały takiego rozwoju miasta i niektórych osiedli, i w tej chwili te nasze sieci nie spełniają norm, choćby przeciwpożarowych. Aby zabezpieczyć mieszkańców tak samo, żeby oni mieli odpowiednie ciśnienie u siebie w blokach, budujemy po kolei, wymieniamy sieci, które miały bardzo małe średnice na dużo większe średnice. Są jeszcze niektóre osiedla, gdzie narzekają mieszkańcy na zbyt niskie ciśnienie, ale też mówię, nie możemy zbyt wysokiego dawać na ujściu, jeżeli wiemy, że na przykład ktoś mieszka na górce w bardzo wysokim bloku, tam zawsze niestety ciśnienie będzie dużo niższe. Może zmienić to optymalizacja, to są też kolejne pieniądze. Staramy się w tej chwili w Urzędzie Marszałkowskim na optymalizację, żeby nam przekazano środki, ale na tą chwilę na to nie mamy. Ale tak jak mówimy, staramy się rozbudowywać. Co mnie najbardziej ucieszyło, bo też sprawdziłem dane statystyczne, jak to wyglądało w naszej spółce, i od chwili powstania spółki do tej chwili zostało wytworzonych, z tego co pamiętam, 4600 metrów
kanalizacji wodnej, z czego za mojej kadencji zostało wybudowane 2,5 tysiąca metrów, czyli ponad 55% w ciągu tych ostatnich 4 lat. Więc widać, że dużo pracy zrobiliśmy przez te 4 lata. Jeżeli chodzi o kanalizację ściekową, tam jest troszeczkę mniejsza proporcja, ale też ponad 51% kanalizacji, które powstały w kole przez okres od powstania spółki, zostało wykonane za mojej kadencji. Bardzo duży projekt. Bardzo duży, jeżeli chodzi o samą kanalizację ściekową, to jest ponad 4 km, a ogółem powstało w tym okresie 8 km nowej kanalizacji. Oczywiście pamiętano o tych wszystkich mieszkańcach, bo mieszkańcy do nas piszą, że dane ulice nie mają jeszcze kanalizacji. My to uwzględniamy w wieloletnim planie, ale też bierzemy pod uwagę, jakie są możliwości i finansowe spółki i czy są jakieś programy, bo niestety najlepszy okres do inwestycji w kanalizację spółka ma za sobą, bo to były lata 2010-2015-2017, gdzie były na to fundusze na terenach miejskich. W tej chwili korzystamy przede wszystkim z pożyczek nisko oprocentowanych i z częściowym umorzeniem, ale już nie ma takiej dotacji, jak były kiedyś na poziomie 70-80%. Więc robimy prawie to wszystko z własnych środków, co powoduje, że musimy rozdzielać to wszystko na poszczególne ulice i brać pod uwagę przede wszystkim zagęszczenie na danym osiedlu. Im większe zagęszczenie, bo też mamy, że są małe uliczki, które czekają 50 lat, no tak, ale jeżeli tam mieszka 10-11 mieszkańców, no to niestety oni zawsze będą mieli później niż tam, gdzie jest osiedle, gdzie mieszka 120-140 rodzin. Bo tu mówimy wtedy o 500-600 mieszkańcach, którzy czekają na tą kanalizację, więc w pierwszej kolejności będziemy robić te ulice. Na ten rok planujemy właśnie ulicę Sienkiewicza, przygotowujemy dokumentację też już na ulicę Zamkową. W przyszłym roku będziemy chcieli robić ulicę Boguszyniecką, więc mówię, rozwój jest cały czas. Biorąc pod uwagę, patrzyłem nawet, jeżeli to nie przeszkadza panu, to mogę powiedzieć na przykład, jakie kanalizacje sieci wodociągowe zostały pobudowane w tych 4 latach. To jest ulica Szmaragdowa, Diamentowa, Szafirowa, Bursztynowa, Nagórna, Szymborska, Morelowa, Żelazna, Krzywa, Grodzka, Toruńska, Rubinowa, Wyspiańskiego, Przemysłowa, Energetyczna, Stafa, Sienkiewicza, Powstańców Wielkopolskich, Włocławska, Krokusowa, Różana, Klonowa, Energetyczna i Grabskiego. Wiele z tych ulic ktoś powie, ale przecież tam już była. Tak, nie mówię o całej ulicy, ale były wymieniane odcinki na mniejsze, lepszej wydajności, bo brakowało tego. Podobna ilość ulic jest, już nie będę Państwa zagadał, jeżeli chodzi o kanalizację ściekową, też mamy ponad 20 ulic, na których już wkroczyliśmy, zaczynamy robić. Największą taką inwestycją kanalizacyjną to była ulica Toruńska Zakładowa. To mieszkańcy najlepiej o tym wiedzą, bo niestety przez ponad 10 miesięcy żyli z tymi niedogodnościami, ale też musimy brać pod uwagę jedną rzecz. Mieszkańcy ulicy Toruńskiej od ponad 50 lat czekali na tą kanalizację i nie mieli. Więc uważam, że warto było pomęczyć się przez te kilka miesięcy, żeby oni teraz mogli spokojnie móc funkcjonować w mieście i żądać normalnych usług, bo nie uważajmy, że to jest jakiś luksus kanalizacja. Kanalizację powinni mieć wszyscy mieszkańcy, choćby ze względu na ochronę środowiska, a tego nie mają. No ja będę dążył do tego, żeby w 100% skanalizować całe nasze miasto. Pytaniem nurtującym wielu mieszkańców są zapewne ceny prądu, a co za tym idzie, ceny wody i ścieku. I pan nam powie, jak właśnie to do rzeczywistości. Tak, już wspominałem w połowie roku, tam niektórzy radni mi zarzucali, że odchodzę z takim apelem do naszych mieszkańców, ale ostrzegałem, że mówię przy propozycjach rządu i przy tej sytuacji, która była na rynku, czyli ceny energii na poziomie 2400 za megawattogodzinę, nasza spółka nie będzie w stanie utrzymać tego poziomu cen, jaki mamy w tej chwili, lub choćby robić delikatnych podwyżek, tylko to będą drastyczne podwyżki. Chciałbym Państwu zaznaczyć, że w chwili, kiedy przychodziłem do spółki, energia była jeszcze po 210 zł za megawattogodzinę. W tej chwili płacimy 790 zł. Jest to prawie czterokrotny wzrost, dokładnie tam o 280%. Co powoduje, że zwiększają się koszty działalności spółki, bo nasz zakład jest zakładem bardzo energochłonnym. Kiedyś było to rzędu 5-6% kosztów ogólnych, to była energia. W tej chwili, w zeszłym roku wzrosło to do 12%. A na obecnym poziomie, który mamy zaproponowany przez rząd, bo weszliśmy w tą ustawę zabezpieczającą takie zakłady strategiczne jak nasz do ceny 790 zł, to mamy w tej chwili podwyżkę w stosunku do zeszłego roku o 56%, więc to nie jest mała podwyżka, co powoduje, że koszty energii w działalności całej spółki to już jest prawie 20% wszystkich kosztów. Co za tym idzie, niestety ceny wody i ścieków również będą musiały pójść w górę.
nie tyle, co spodziewaliśmy się wtedy, ale na pewno będzie to jakiś znacząca podwyżka. Bierzmy pod uwagę jedną rzecz, ja też sprawdziłem od 2019 roku do tej chwili, my podnieśliśmy cenę wody o 13%, biorąc choćby pod uwagę wskaźniki inflacji, które były przez ten cały okres, no to mamy dużo poniżej tego, co mamy kosztowo, więc tylko optymalizacja kosztów spowodowała, że tego ciężaru nie przenosiliśmy na naszych mieszkańców. W tej chwili też chciałem takich parę jeszcze ważnych cyfr Państwu przedstawić. Jak przychodziłem do spółki, amortyzacja była na poziomie 1 200 000. W tej chwili mamy 2 800 000. Czyli wzrost na samej amortyzacji to jest o 120%. To są koszty, które również musimy wrzucać w koszty działalności spółki. A co za tym idzie? W cenę wody i ścieków. Jeżeli chodzi o energię, było 900 000. Na tą chwilę mamy 2 200 000, a na przyszły rok to jest planowane już około 4 milionów złotych. Więc no niestety to są koszty, które również musimy w jakimś stopniu przenieść na mieszkańców. Nie robimy tego w 100%, ale niestety tak wygląda. Jeżeli chodzi o podatki, mamy również wzrost o ponad 50%, było 1 200 000, w tej chwili mamy ponad 1 800 000, więc jak widzimy, wszystko drożeje. Państwo najlepiej to widzicie w swoich portfelach, bo mamy i żywność, i gaz, i energię, i paliwo, wszystko jest droższe. I tak samo niestety musi pójść woda w górę i ścieki. Nie będą to wzrosty 40-50%, ale na pewno będzie to poziom gdzieś koło 15% w górę będzie musiało pójść. Żeby nam się również zbilansowało, bo chcemy, żeby się spółka rozwijała, chcemy, żebyśmy budowali nowe instalacje. Ci, co oczywiście mają już kanalizację, mówią, po co budować, nam wystarczy, no, ale są mieszkańcy, którzy nie mają. Im też musimy zapewnić. Nas też zmuszają do tego dyrektywy europejskie. My dostaliśmy na to pieniądze i musimy się wywiązać, że bierzemy i cały czas finansujemy i cały czas inwestujemy. A inwestycje to są kolejne koszty. Koszty powodują to, że niestety cena musi wzrastać. Choćby podjęta decyzja przez poprzedników jeszcze w latach 2016-2017 o rozbudowie oczyszczalni ścieków już spowodowała, że będzie musiała wzrosnąć cena za ścieki, bo trzeba tą całą inwestycję zamortyzować, trzeba od tego zapłacić podatek do nieruchomości, a to powoduje, że niestety cena również za metr sześcienny ścieków będzie musiała pójść w górę. Coś kosztem czegoś. No niestety instalacja nasza była jaka była, ona mogłaby pofunkcjonować jeszcze 5-6 lat, ale to byłby koniec. W odpowiednim momencie zdecydowało się miasto, zainwestowaliśmy te pieniądze, musieliśmy też dobrać pożyczkę, co się wiąże z tym, że też tą pożyczkę trzeba spłacać. Wiem, jakie jest oprocentowanie w tej chwili, więc my też płacimy większe koszty. To też bym chciał, żeby zauważyć mieszkańcom, bo też słyszałem, że zadłużam spółkę. Decyzja o wzięciu tego kredytu, tych 14 milionów, została już podjęta przed moją kadencją. Więc ja jestem tylko wykonawcą tego, co zostało podjęte wcześniej. Kredyty, które zostały jak gdyby wzięte na mojej kadencji, to jest jedynie na rozbudowę ulicy Toruńskiej i Zakładowej, jak również za zakup samochodu asenizacyjnego, tego nowego. I tu też właśnie warto wspomnieć, bo o tym zapomniałem Państwu powiedzieć, ten samochód robi niesamowitą robotę. Kiedyś te rzeczy, które robiło zwykłe włóko przez tydzień, ten samochód potrafi zrobić w ciągu jednego dnia. Koszt jest duży, ale dzięki temu mamy bardziej sprawną kanalizację, choćby deszczową. Nie ma już takich zalewów, jak były w latach poprzednich. Już w tej chwili powoli ulica Grancarska zaczyna oddychać, bo mówię, zawsze był problem z zalewaniem. W tej chwili tego nie ma. Więc te wszystkie składniki powodują, że ceny idą jak i u innych dostawców, bo widzimy, że wszyscy podnoszą ceny, tak samo u nas. Wynagrodzenia idą w górę, ludzie chcą zarabiać więcej, chcą, żeby chociaż im zrewaloryzować inflację. My tego nie robimy, bo sobie zdajemy sprawę, że nie możemy całego ciężaru przerzucić na naszych mieszkańców. Tak samo musicie też sobie zdawać sprawę, to nie ja decyduję o wysokości cen, to decydują Wody Polskie. To one mówią, na jakim poziomie możemy utrzymać, co jest, można wziąć pod uwagę, które koszty trzeba wyrzucić, które oni nie biorą pod uwagę, że to jest nasza sprawa, więc to nie jest tak, że my zadecydujemy, w jakich to ramach ma być. Musimy przestrzegać ustawę o rachunkowości, musimy przestrzegać ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieków, a one wytyczają, na jakim poziomie mogą się kształtować ceny. Co najważniejsze, Koło ma jedną z najniższych cen w Polsce na wody i na ścieki, a w Wielkopolsce to chyba jest druga cena. Więc tyle, co mogę Państwu powiedzieć na ten temat. Na koniec chciałbym zapytać Pana Prezesa, jakie kolejne działania w spółce zamierza Pan przeprowadzić, ponieważ widząc, co się zmieniło w spółce, zapewne no, nie przestanie Pan na dalszym rozwoju spółki. Oczywiście, tak jak Pan widzi, to mam bardzo ambitne cele i cały czas próbuję rozwijać tą spółkę. To, co wspomniałem, przede wszystkim będę chciał pójść w fotowoltaikę.
i to dużą instalację, z tego względu, że chcemy się uniezależnić od cen rynkowych energii, chcemy być samowystarczalni, więc myślimy o zamontowaniu instalacji koło 1,5 mega. Są to niemałe pieniądze, ale musimy brać pod uwagę, że my w tej chwili już płacimy za prąd ponad 150 tysięcy miesięcznie, a po tych podwyżkach to będzie około 250 tysięcy miesięcznie. Więc nawet jeżeli ja na instalację zapłacę 10 milionów, która nas zabezpieczy w 100%, to prosty przelicznik, jeżeli ja 4 miliony będę wydawał za energię rocznie, to 2,5 do 3 lat ja mam zwrot tej całej inwestycji, więc jest to warte do podjęcia takie ryzyko i zadziałanie. Znaczy ja uważam, że to nie jest ryzyko. Dywersyfikacja dostaw energii jest w tej chwili niezbędna do tego, żeby, mówię, zakłady mogły normalnie prosperować, bo sami widzimy, że to, co się dzieje na rynkach światowych, spowodowało, że mnóstwo firm upadło, a my nie możemy do tego doprowadzić, bo spółka, jaką jest wodociągi, musi cały czas funkcjonować, ktoś musi to finansować, więc my to robimy tak, żeby po prostu zabezpieczyć ciągłość dostawy wody i odbiór ścieków, więc o to, mówię, mieszkańcy nie muszą się martwić. Mówię, w tej chwili złożyliśmy wnioski na małą instalację, znaczy małą, średnia to już jest, bo to jest 500 kW, ale w przyszłym roku, jeżeli skończy się zmiana studium zagospodarowania, będziemy montować kolejną ponad 1 mega. I wtedy będziemy mogli spokojnie spać, że całą energię dla zakładu produkujemy sami. Następnymi działaniami, którymi będę zamierzał wprowadzić spółce, to przede wszystkim dalszy rozwój rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodnych, to co panu wspominałem. Renowację kanalizacji deszczowej, bo dostaliśmy całą kanalizację, która ma kilkadziesiąt lat, ona jest w opłakanym stanie. Dopiero to nowe włókno nam pokazało, jak to w rzeczywistości wygląda w środku, bo wpuściliśmy kamerę i to w większości przypadków nadaje się do renowacji. Na to też są potrzebne środki, więc to będziemy starali się pozyskiwać zewnętrzne środki. Przecisk pod rzeką Wartą, bo też mamy sytuację tego typu. W tej chwili kończy się pisanie projektu, który się bardzo przedłużyło ze względu na COVID, bo to ileś instytucji musiało się wypowiedzieć, ale będziemy mieli drugą linię tłoczną kanalizacji sanitarnej pod rzeką Wartą ze Starego Miasta, jak również z tej części Kościelca, która również jest przyłączona do naszej oczyszczalni. Marzy mi się, żeby obważane koła, czyli te wszystkie gminy, a czy gmina przede wszystkim wiejska koło plus gmina Osiek, przyłączyły się z tymi terenami, które są blisko naszej granicy, do naszej oczyszczalni, bo nasza oczyszczalnia spełnia wszystkie normy i będziemy w stanie to wszystko przerobić. A co za tym idzie, będziemy mieli większy dostęp, większą ilość przyjmowanych ścieków. A to znowu powoduje zmniejszenie ceny jednostkowej, bo im więcej ścieków do nas dopływa, tym niższa jest cena jednostkowa, więc będę na pewno szedł w tym kierunku. Nie ma co ukrywać, też dbamy o wizerunek naszej firmy. Nasza spółka w ogóle bierze udział w życiu społecznym naszego miasta. Bierzemy udział w różnego rodzaju właśnie działaniach, happeningach. Byliśmy członkami choćby właśnie targów przedsiębiorczości, gdzie przedstawiliśmy się swoim mieszkańcom. Braliśmy udział w kręceniu kilometrów dla szpitala, żeby kupić nowy sprzęt, to też mówią nasi mieszkańcy. Co roku czy nie włączamy się w WOŚP, choćby poprzez możliwość zwiedzania naszego zakładu, to jest licytowane i nie mamy pieniędzy za to, zasilają naszą skarbonkę naszego miasta. Oprócz tego też edukacyjnie podchodzimy. Nasze laboratorium, nasze oczyszczalnia ścieków zaprasza uczniów ze szkół średnich, mają u nas praktyki, zapraszamy z wymiany Erasmus. Ostatnio mieliśmy osoby z zagranicy, które przyjechały, również zmieniały nas zakład, więc staramy się wychodzić do mieszkańców i uważam, że w tym kierunku powinna iść każda firma. Dziękuję panu bardzo. Dla Konsumfaktu wywiadu udzielił pan prezes Robert Gajda. Dziękuję panu, dziękuję państwu i do zobaczenia.